Pracownicy Urzędu Miasta zapukają do naszych drzwi. 6 lutego rozpocznie się roznoszenie decyzji podatkowych na rok 2021. Decyzje otrzymają podatnicy, którzy mają obowiązek płacenia podatku od nieruchomości rolnego i leśnego od osób fizycznych. Decyzje doręczane będą w dni robocze od godziny 15:30 oraz w soboty. W miasto wyruszy 33 pracowników magistratu, którzy mają do doręczenia około 16 tysięcy decyzji. Część decyzji zostanie przesłana pocztą, w szczególności do osób, które wskazały adres do korespondencji za granicą lub poza granicami miasta. Jak co roku, ważne są kwestie bezpieczeństwa. Wszyscy urzędnicy będą mieli ze sobą upoważnienia podpisane przez prezydenta miasta Leszna oraz identyfikatory. Urzędnicy nie pobierają opłat, a jedynie proszą o potwierdzenie odbioru decyzji własnoręcznym podpisem wraz z datą. Brak upoważnienia czy też próba pobrania opłaty będzie więc oszustwem. Pracownicy Urzędu Miasta Leszna będą zakrywali usta i nos. Uwaga, osoby przebywające w izolacji i na kwarantannie nie mogą otwierać drzwi. Urzędnicy podejmą dwie próby dostarczenia decyzji. Jeżeli w obu przypadkach nie zostaną właściciela, pozostawią awizo wraz z numerem telefonu. W takim przypadku po decyzję trzeba będzie zgłosić się do urzędu. Najbliższy termin płatności podatku od nieruchomości rolnego i leśnego przypada na 15 marca, a podatku od środków transportowych na 15 lutego.